A teraz kultura. 22 najlepszych młodych smyczkowców z kraju szlifuje swój warsztat w Pile. Pod okiem wirtuozów skrzypiec, altówki i wiolonczeli przygotowują się na podbój międzynarodowych scen. Piła Festiwal to też darmowe koncerty muzyki klasycznej. Pod czujnym okiem, a właściwie uchem czterech profesorów, uczniowie szkół muzycznych z całego kraju szlifowali swój talent. Konsultacje z muzykami dają im nowe spojrzenie na wykonanie znanych utworów muzyki klasycznej. Bo to jednak zawsze jest jakaś inna perspektywa dotycząca utworu i właśnie to pomaga rozwijać i pomaga nam na to spojrzeć trochę z innej strony. Do Piły przyjeżdżają świadomi młodzi muzycy, którzy chcą po ukończeniu Akademii Muzycznych występować na światowych scenach. Aby tak się stało, muszą też mieć osiągnięcia w konkursach muzycznych. Często oczekują od profesorów nie tego, co często mówi się w szkole. Oni oczekują tego, co mają zrobić na estradzie, czego oczekuje publiczność konkursowa, czy też jury konkursowe. Studenci są bardzo wymagający, a wakacje wbrew pozorom sprzyjają nauce. Ta praca jest troszkę inna niż w czasie roku akademickiego. Można powiedzieć, jest mniej dystrakcji, jest większe skupienie na tej pracy. Jest inna atmosfera, młodzi ludzie się poznają, tworzą się jakieś przyjaźnie muzyczne i nie tylko. Także ja bardzo sobie cenię tę formę działania. A wieczorem koncerty przed pilską publicznością, sala miejska to też miejsce testów, jak młodzi artyści wypadną przed słuchaczami. Jeszcze dziś i jutro o 19:00 darmowe koncerty, a w niedzielę biletowany koncert galowy połączony z rozdaniem nagród dla najlepszych studentów tegorocznego Piła Festiwal.